Zadanie 31. Dany jest ciąg arytmetyczny AN, określony dla wszystkich liczb naturalnych N większych bądź równych 1. Suma 20 początkowych wyrazów tego ciągu jest równa 20 razy A wyraz 21 plus 62. Oblicz różnicę tego ciągu. I tak, jak zwykle zabawimy się w odszyfrowywanie. Suma 20 początkowych wyrazów ciągu jest równa tyle. I mamy tylko taką informację. Ale mamy też tablice maturalne. Wiemy, że to jest ciąg arytmetyczny. Więc już tutaj pokażę. Hop. O. I w tablicach mamy takie wzory. Tu dam standardowo na dół. I zapiszemy sobie tak, że S 20 równa się 20 razy A 21 plus 62. I co nam się nie podoba? Tutaj mamy to S20. To rozpiszemy z tego wzoru. Oj, czekajcie, bo musimy obliczyć różnicę, czyli dokładniej z tego wzoru. Dlaczego? Bo w tym wzorze pojawia nam się różnica. Tak, oblicz różnicę, to znaczy oblicz R. I tak. Co jeszcze jest takie niefajne? No to 20, a 21. I rozpiszemy to z tego wzoru. Dlaczego znów tego wzoru? Bo tu też nam stoi R. I tak. A 21 to się równa A1 plus. Tu widzimy, że to N to jest ta liczba, która stoi tu na dole w tym indeksie dolnym. Czyli 21 minus 1 razy R to się równa A1 plus 20 razy R. Czyli za to pomarańczowe tu mogę dać to już śmiało. I tak. Ale jeszcze tego nie podstawię, bo od razu wszystko za jednym ciągiem zrobię. Czyli mam teraz tak. S20 to się równa 2A1 plus 20 minus 1 razy R przez 2 razy N, czyli razy 20. To się równa 1. Tu mamy co? 10, tak? Czyli mam tak. Tu ta cała góra to jest 2A1 plus 19R razy 10. Czyli otrzymuję 20A1 plus, łomatko, 190R. Co dalej? Teraz za S20, oj, przepraszam Was, tutaj, o, proszę, tak mamy. Czyli za S20 daje to, mam 20A1 plus 190R równa się 20 razy A1 plus 20R plus 62. Czyli 20A1 plus 190R równa się 20 razy to i 20 razy to. Czyli tak, 20 razy A1 plus 400R plus 62. Tutaj to z tym nam się skróciło, tak? I R na jedną stronę, czyli mamy tak, 190R minus 400R równa się 62. Nadążasz do tego momentu? Wszystko jest dla Ciebie jasne? Jeśli w tym momencie coś jest nie do końca jasne, daj znać. I teraz tak, tutaj musimy wykonać to odejmowanie, czyli minus 400 minus 190 to jest 200, minus 200, oj, czekajcie, bo źle napisałam, minus 210R. To się równa 62. Dzielimy obustronnie przez minus 210. R równa się 62 przez minus 210, to się równa minus 62 210. Przez co to możemy skrócić? Możemy to skrócić obustronnie. Znaczy obustronnie, ale wam głupoty powiedziałam. Możemy to skrócić po prostu przez 2.
Czyli mamy minus 31, 100 piątych. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, pisz. Więc tak, odpowiedź R równa się minus 31, 100 piątych. I już. No, czemu to się nie wyłączyło? Aj, patrz, gdzie